Cześć, witam serdecznie w kolejnym moim filmie, w drugiej części mojej pielęgnacji. Dzisiaj opowiem Wam o mojej pielęgnacji wieczornej i tak jak w poprzednim filmie, powiem Wam, dlaczego akurat takie, a nie inne kosmetyki używam, na co zwracam uwagę. Więc w pierwszej kolejności oczywiście zaczynam od oczyszczania twarzy. I do oczyszczania twarzy zawsze stosuję olejek. Tutaj mam olejek z The Body Shop, to już jest chyba moje trzecie lub czwarte opakowanie i postanowiłam, że nie będę już próbować niczego innego, bo jestem bardzo zadowolona z tego olejku. On jest na bazie rumianku, bardzo ładnie oczyszcza, jest taki bardzo lekki, ładnie się rozprowadza na twarzy i domywa praktycznie każdy makijaż. Jeżeli cokolwiek zostaje mi na oczach, to wówczas używam płynu micelarnego do wymycia tylko oczu, ale jeżeli mam lekki makijaż twarzy, to on sobie doskonale radzi doskonale sobie radzi po prostu z lekkim makijażem. Jeżeli mamy na oczach coś więcej, jakąś czarną kredkę czy eyeliner, to wtedy właśnie potrzebne będzie jeszcze do mycie albo drugi raz, albo do mycie oka płynem micelarnym. Dlaczego stosuję olejek do oczyszczania twarzy? Ponieważ olej rozpuszcza olej. Jakikolwiek tłuszcz, jakikolwiek sebum, jakikolwiek podkład i tak dalej, wszystko się bardzo ładnie rozpuszcza w oleju. Uważam, że lepsze jest to niż oczyszczanie piankami, niż oczyszczanie płynem micelarnym, ponieważ to jest podwójna jakby robota, a nie do końca twarz jest oczyszczona. Dlatego ja nie bawię się w jakieś wstępne przemywanie twarzy płynem micelarnym, tylko od razu rozsmarowuję olejek na twarzy, robię sobie na oczach taką pandę i wówczas to wszystko zmywam wodą. Zaczęłam używać olejków do oczyszczania twarzy mniej więcej, nie wiem, 2 lata temu i dziwię się, jak ja to robiłam wcześniej, ponieważ jest to moim zdaniem najlepszy sposób na oczyszczanie twarzy. Nieważne, czy macie twarz suchą, czy przetłuszczającą się, czy walczycie z trądzikiem i tak dalej, myślę, że olejowe oczyszczanie twarzy będzie najlepszym rozwiązaniem chyba dla każdego. Jeżeli nie chcecie kupować gotowych olejków do oczyszczania, można sobie stworzyć taką kompozycję samemu. Ważne jest, żeby wówczas w takiej kompozycji zawierał się olejek rycynowy. Im bardziej tłusta cera, tym więcej olejku rycynowego powinno być, ponieważ on ma lekkie właściwości osuszające. Ale myślę, że nie warto chyba jest robić tego samemu, ponieważ te olejki do oczyszczania twarzy, jest ich bardzo duży wybór, one nie są takie drogie i myślę, że łatwiej jest po prostu używać takiej gotowej mieszanki. No i ważne jest, żeby to nie był olejek na bazie parafiny, ponieważ to ma zgubny wpływ, parafina ma właściwości zapychające i po prostu jest to nie fair, że firmy kosmetyczne zawierają w ogóle w kosmetykach jakikolwiek parafinę czy olej mineralny, znaczy jest to właściwie to samo. I dlatego sprawdzajcie skład, bo wiem, że jest dużo olejków do oczyszczania twarzy, takich podstawowych firm. Wiem, że jest coś z Bielendy, wiem, że jest coś z L'Oreala, ale kiedy patrzymy na skład, one wszystkie są na bazie parafiny. I tutaj właśnie na to zwracajcie uwagę, żeby on miał naturalny skład na bazie olejku migdałowego, czy kokosowego, czy z pestek winogron, a nie właśnie na bazie parafiny. Także, ale ten z Body Shopu szczególnie polecam, moim zdaniem on nie jest drogi i naprawdę jest bardzo wydajny. Ja używam 2 pompki i oczyszczam całą twarz i tak jak mówię, używam go już od dosyć dawna. Po oczyszczeniu twarzy olejkiem, po zmyciu makijażu olejkiem, myję twarz drugi raz. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze mycie to jest zmycie tej pierwszej warstwy właśnie makijażu, a potem dopiero przechodzę do właściwego oczyszczania twarzy. Po to, żeby właśnie wyciągnąć wszystko z porów, tak, żeby usunąć ewentualne resztki i tak dalej. No i ja bardzo polubiłam się z mleczkami. Rzadko kiedy używam żelów do mycia twarzy, ponieważ w większości żele są pieniące się, a ja nie lubię nic, co mi się pieni na twarzy, ponieważ to mnie z reguły wysusza. I z reguły te żele do oczyszczania twarzy mają w swoim składzie SLS-y. I nawet jeżeli producent obiecuje nam, że on jest łagodny, nawilżający, to jeżeli ma w swoim składzie SLS, to wiadomo, że on będzie twarz wysuszał. I ja tak jak mówię, ja najbardziej lubię się z mleczkami. No i tutaj znowu mam Andalu Age Defying i to jest na bazie probiotyczne mleczko, na bazie nie brzoskwili, tylko
O Boże. No nieważne. W każdym bądź razie to mleczko jest na bazie w ogóle gliceryny, soku z aloesu i tak dalej. Bardzo ładnie się rozprowadza, nie podrażnia, ładnie nawilża, ładnie doczyszcza mi twarz. Ja później to też już zmywam wodą. Nie używam właściwie wieczorem tej szmatki muślinowej, tak jak na przykład robię to rano, ponieważ szmatka muślinowa, ściereczka muślinowa, czy jakakolwiek inna ściereczka, to jest, trzeba pamiętać, że to jest również delikatny peeling twarzy, a ja używam, za chwilę powiem, innego rodzaju peelingów i dlatego już staram się nie męczyć twarzy tą ściereczką. Używam jej tylko rano, a wieczorem już zmywam wodą, czy olejek, czy takie mleczko do oczyszczenia twarzy zmywam już wodą. I później przechodzę do toniku i wieczorem używam zawsze toniku z kwasami. Dlaczego? Ponieważ jest to lekkie złuszczanie się, złuszczanie na skóry, ale właśnie kiedy złuszczamy tą skórę kwasami i robimy to regularnie, to wówczas nie potrzebujemy już tak naprawdę używać jakichś mechanicznych peelingów, których ja w ogóle nie lubię, ponieważ one są z reguły zbyt ostre na mojej twarzy. Te kwasy, kwasy AHA, BHA, kwasy mlekowe, salicylowe, glikolowe, migdałowe, one wszystkie powodują, że nasza skóra złuszcza się bardzo delikatnie, bardzo naturalnie i jednocześnie pobudza to do jakby odnowy tego naskórka, również likwiduje przebarwienia. I tutaj w tej chwili używam takich płatków nasączonych z firmy Nip & Fab. To jest ta wersja Extreme i to jest na noc. Nie wiem, dlaczego ona jest Extreme, one wcale nie są takie mocne. One zawierają w swoim składzie kwas salicylowy i glikolowy. Mamy tutaj 60 płatków. 60 takich płatków tej wielkości i one są bardzo mocno nasączone tym tonikiem z kwasem. Ja przemywam tymi płatkami całą twarz, odwracam płatek na drugą stronę, przemywam jeszcze raz, łącznie z szyją i czekam, aż to się ładnie wszystko wchłonie. Jeżeli nie używałyście wcześniej żadnych preparatów z kwasami, to warto zacząć to robić na przykład co drugi czy co trzeci dzień, a potem zwiększyć to i zwiększyć tą dawkę i robić to codziennie. Ja przez pewien czas stosowałam płatki z kwasami czy toniki z kwasami i rano i wieczorem. I na początku widziałam, że moja twarz po prostu odzyskała gładkość, blask i tak dalej, a po pewnym czasie zrobiło się jakby gorzej, twarz wyglądała na zmęczoną i stwierdziłam, że po prostu przedobrzyłam. I dlatego teraz używam tych kwasów tylko na noc, ale wiem, że można stosować je i rano i wieczorem, no to już musicie sobie dobrać jakby indywidualnie do potrzeb własnej cery. I zamiennie z tymi płatkami używam jeszcze jednego toniku, tutaj mam tonik z Clarinsa. Ten tonik również ma w sobie dwa czy trzy rodzaje kwasów. To jest tonik eksfoliujący. On jest troszeczkę bardziej intensywny od tych płatków. Dlaczego używam dwóch różnych tych toników z kwasami naprzemiennie? Czytałam gdzieś, że jeżeli używamy różnych toników z różnym natężeniem, z różnymi kwasami, to jest to jak gimnastyka dla naszej twarzy, tak? Ponieważ kiedy używamy cały czas tego samego, twarz, skóra się do tego przyzwyczaja, dlatego warto jest to zmieniać i na przykład co drugi czy co trzeci dzień stosować jakiś inny, bo jest to po prostu taka gimnastyka dla naszej twarzy i dlatego z tego powodu używam dwóch różnych. Oczywiście, jeżeli nie chcecie, możecie stosować tylko jeden. Warto jest szukać takich toników, nie jest ich tak dużo. I z reguły są to dosyć drogie albo droższe niż tradycyjne toniki, ale można znaleźć w jakiejś przystępnej cenie te płatki z kwasami. One w oryginalnej cenie chyba są kosztują około 12 funtów. Ja je kupiłam w promocji chyba za 8. Tutaj mamy 60 płatków, więc to powinno starczyć na 2 miesiące, więc myślę, że to nie jest jakaś zaporowa cena. Ważne znowu, żeby zwracać uwagę, czy nie zawierają alkoholu, ponieważ takie płatki z kwasem salicylowym na przykład są z tej firmy Clearasil, zauważam też z kilku innych firm, ale one w większości zawierały właśnie też alkohol, a te właśnie nie zawierają i ten tonik z Clarinsa też nie zawiera. Wiem, że jest taki tonik złuszczający z... O Boże, zapomniałam. Z innej firmy, podobnej do Clarins,
ale właśnie zawiera alkohol i dlatego no, nie używam, tak jak powiedziałam wcześniej, nie używam żadnych produktów z alkoholem i dlatego szukam toników z kwasami, ale żeby nie zawierał alkohol. I wówczas po takim toniku z kwasami właściwie można już przystąpić do nakładania serum i kremu i tak dalej. Ja lubię, jeżeli mam twarz bardzo przesuszoną, nakładam na to następny tonik nawilżający. Tutaj już mam tonik, o którym wcześniej mówiłam, Doktor Organic, tonik różany. On jest na bazie gliceryny, bardzo mocno nawilżający tonik. Nie trzeba stosować toniku na tonik z kwasami. To nie jest tak, że musimy te kwasy jakoś zneutralizować. Ważne jest, żeby po prostu pozwolić tym tonikom z kwasami się wchłonąć, potem, żeby potem sobie na przykład nie rozetrzeć tych kwasów gdzieś w okolice oczu, bo po prostu zakończy się to uzdrowieniem i szczypaniem oka. Ale ja czasami, może nie zawsze, ale bardzo często używam jeszcze jednego toniku nawilżającego, ponieważ to tak jak mówiłam, moja cera jest bardzo przesuszona, sucha i szukam wszystkiego, co nawilża, ale nie jest to konieczne. I później po toniku stosuję znów olejek i serum. Tutaj mam olejek na bazie olejku z granatu i to jest z firmy Altera. Ja ten olejek stosuję właśnie na noc, a nie na dzień, ponieważ jest dosyć tłusty, dosyć ciężki. No nie jest to najlepszy olejek, jaki w życiu używałam, ale jest ok. Kupiłam na próbę w Rossmanie podczas wizyty w Polsce i no i zużyję, ale pewnie nie kupię jeszcze raz. Olejku na noc stosuję na dwa różne sposoby. Albo go kładę na tonik, albo go mieszam z tonikiem, albo go mieszam z serum, albo go mieszam z kremem. To już jest tak jakby indywidualna sprawa. Indywidualna sprawa, trzeba sobie samemu jakby dobrać, w jakiej formie to się Wam najlepiej sprawdza. Ale tak jak mówiłam w poprzednim filmie, warto jest używać olejku, szczególnie chyba na noc właśnie, ponieważ one nam dają dodatkowe nawilżenie. One mają też właściwości regenerujące, ponieważ olejki zawierają w sobie witaminy, minerały i tak dalej, kwasy wysokotłuszczowe i to wszystko bardzo korzystnie wpływa na naszą cerę. I dlatego zachęcam wszystkich właściwie do używania olejków. Później stosuję serum. I tutaj, kiedy wybieram serum, to tak samo jak wcześniej mówiłam z wyborem kremu pod oczy, to ta sama zasada dotyczy się serum. Jeżeli stosujecie jakieś serum typowo nawilżające, powiedzmy z kwasem hialuronowym i tak dalej, to lepiej to serum zostawić na dzień, jeśli ono jest tylko nawilżające. Na noc warto jest zainwestować w serum, które daje nam jakieś działanie antystarzeniowe. Niech ono zawiera peptydy, niacamidy, retinol i tak dalej, ale niech ono coś robi dla naszej skóry, a nie tylko ją nawilża, ponieważ do nawilżenia wystarczy nam olejek i krem, a serum to powinny być tak jakby gwóźdź naszej całej pielęgnacji. Wszyscy eksperci zgodnie mówią, że jeżeli już macie na coś wydać pieniądze, to lepiej wydać je na serum niż na cokolwiek innego, ponieważ to serum właśnie ma dawać nam najwięcej tych dobroczynnych składników i ma nam dawać takiego kopa właśnie, żeby skórę odżywić, żeby ją zmotywować do działania. Ja tutaj w tej chwili używam serum, też już o nim mówiłam, Doktor Organic, to jest Moroccan Argan Oil i to jest serum, które zawiera w sobie komórki macierzyste, czyli one pomagają po prostu w odbudowie naszych własnych komórek. Jestem zadowolona z tego serum, ładnie się wchłania, ma dziwny, specyficzny, ziołowy zapach, ale nie jest to dla mnie jakieś bardzo nieprzyjemne. I myślę, że będę tego serum używać jeszcze ponownie, chociaż nie ma ono może aż tyle właśnie tych składników antystarzeniowych, jakbym chciała, ale jest to przyzwoite i godne polecenia serum, także Doktor Organic, tak jak już mówiłam, nie zawiodłam się jeszcze chyba nigdy. Dalej stosuję krem pod oczy. Aha, jak stosuję serum, to serum stosuję na całą twarz, również pod oczy i również na szyję. Myślę, że często właśnie szyję traktujemy bardzo po macoszemu i potem wiem, że w późniejszych latach to się na nas mści,
Dlatego staram się o tym pamiętać, staram się stosować serum i krem, w ogóle wszystko, co stosuję na twarz, stosuję również na szyję. I później stosuję krem pod oczy i tak jak już mówiłam wcześniej, ten krem w tej chwili stosuję rano i wieczorem ten sam. Misha, seria Misa na bazie żejszenia, medycyny naturalnej i tak dalej. Ładnie na ma bardzo dużo właśnie składników żywczych i odżywieniowych. No, coś nie idzie tym razem. I już po nałożeniu serum, kremu pod oczy, przechodzę do nakładania kremu. I tutaj, tak jak już mówiłam wcześniej, dalej stosuję tą swoją miszę. To jest bardzo duże opakowanie, 140 ml. Konsystencja mleczka, które jakby w dziwny sposób gęstnieje po nałożeniu na twarz. Bardzo ładnie odżywia, bardzo ładnie nawilża. Rano twarz wydaje się bardziej wypoczęta, a nie przeciążona. Ja mam tendencję do nakładania w ogóle tłustych kremów na noc, które mi dają dużo nawilżenia, ale często mam tak, że rano po prostu twarz jest jakby przeciążona. Niby jest nawilżona, ale jakby jakaś taka zmęczona i przeciążona. A tutaj właśnie mam lżejszą konsystencję, a mimo to twarz jest ładnie nawilżona i wypoczęta rano. Jeśli chodzi o wybór kremu na noc, to mówi się, że krem to jest tylko nawilżacz i nie warto wydawać dużo pieniędzy na krem. Pewnie i tak, i nie. Rzeczywiście, jeżeli mamy już zainwestować w jakiś produkt z naszej pielęgnacji, to warto je zainwestować w serum, a krem rzeczywiście ma nam dawać nawilżenie. Ważne jest, żeby krem nie zawierał na pewno parafiny, olei mineralnych. Dobrze, jeżeli nie zawiera silikonów, chociaż ja się aż tak bardzo silikonów nie boję. Jeżeli macie suchą cerę, to silikony dobrze będą Wam działały, ponieważ silikony zatrzymują wilgoć, zatrzymują wodę w skórze. Natomiast nie polecam używania kremów właśnie z parafiną czy ze zbyt dużą ilością jakichś konserwantów, barwników, a już na pewno perfum, ponieważ jakiekolwiek perfumy w kremach po prostu podrażniają. Jeżeli macie twarz wrażliwą, skłonną do podrażnień, to na pewno powinniście unikać perfum w kremach. Natomiast, tak jak mówię, nie ma sensu chyba inwestować bardzo dużych pieniędzy w krem. Lepiej już zainwestować w jakiekolwiek inne pozycje, czy serum, czy krem pod oczy. A ten krem to już jest takie uzupełnienie pielęgnacji. Ja często to mleczko właśnie też mieszam z olejkiem. Jeżeli stwierdzam, że moja skóra jest bardzo przesuszona, to wówczas to mleczko mieszam z olejkiem i taką mieszankę nakładam na twarz. Ale z reguły wystarcza mi samo, także bardzo polecam to. Jest bardzo ciekawy produkt, bardzo wydajny, no, przez to, że jest duży i widzę po prostu efekty działania. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moją wieczorną pielęgnację. To są produkty, które ja używam jakby na co dzień, chociaż mam jeszcze inne, które używam od czasu do czasu. Będę chciała Wam również powiedzieć o maseczkach i peelingach, jakie używam. I kiedy ja używam i jak. I myślę, że to będzie mój następny filmik. A na dzisiaj to już będzie wszystko. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i zapraszam do kolejnych. Cześć!